szkoda, bo mieliśmy dużo sytuacji. Chociażśmy ich nie wykorzystali, a wiadomo, dzisiejsza pogoda, to ta temperatura tak waliła, jakby powiedzieć, w głowę, że my na ławce byliśmy chyba bardziej zmęczeni niż zawodnicy grający na boisku. No co, utrzymanie, czy jak to jest, awans do nowej trzeciej ligi. Także cieszymy się bardzo z tego i tylko szkoda dzisiaj tych sytuacji, bo myślę, że w tych meczach, gdzie prowadziłem Sokół Kleszew, to dzisiaj zdecydowali najwięcej i szkoda z tej straconej szansy. No ale cóż, trzeba grać dalej, jeszcze został nam mecz w Wągrowce i na pewno też nie będzie łatwiej, bo każdy zespół w tej lidze może wygrać z każdym, bo nawet nasza porażka z Izbisą u siebie też była w dużym szoku, jak to się mogło zdarzyć. No, ale cóż, taka jest piłka nożna i trzeba z tym żyć.